Warszawa. Kościół Dobrego Pasterza na Woli zamknięty do 2 listopada. Kościół Dobrego Pasterza na Warszawskiej Woli zamknięty do 2 listopada. Z powodu obecności koronawirusa u części zespołu duszpasterskiego parafia Dobrego Pasterza na Warszawskiej Woli do 2 listopada zawiesiła aktywność. Proboszcz prosi parafian o modlitwę, cierpliwość i zaufanie Bogu, poinformowało w poniedziałek 19 października biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej. Mszę świętego. W przyjętych wcześniej intencjach księża przebywający na kwarantannie odprawią w mieszkaniach, zapewnił proboszcz parafii ksiądz Zdzisław Rogoziński. Kościół z powodu obecności koronawirusa u części zespołu duszpasterskiego parafii pozostanie zamknięty do 2 listopada włącznie. W pilnych potrzebach duszpasterskich należy kontaktować się z sąsiednimi parafiami, podano w komunikacie. W parafii Dobrego Pasterza został zawieszony kurs dla narzeczonych. Uczestniczący w nim proszeni są o kontakt mailowy z x.marcin@op.pl, podano na stronie internetowej parafii. Proboszcz prosi o modlitwę w intencji wszystkich chorych i zakażonych, a parafian o cierpliwość i zaufanie Bogu.